Cześć wszystkim, ja nazywam się Dominik Przybysz, przyjechałem do Was z firmy Toke. Jestem też na co dzień komiterem Apache Ariesa. Tu są namiary na mnie, jeśli będziecie mnie szukali, a dzisiaj chciałbym powiedzieć o property-based testingu w Spoku. No i zacznijmy na początek od tego, czym jest tak naprawdę property-based testing. W najprostszych słowach można go określić jako taki algorytm. Czyli dla jakichś wejść XY, coś co przychodzi do nas, które spełnia pewne jakieś prekondycjonalne, pewne warunki wejścia, mamy jakieś właściwości. No i jeśli spojrzycie na takie zasady, no to one są, możecie je wyłączyć z wielu różnych rzeczy. Przykładowo dla dodawania mamy to, że dodawanie jest przemienne, mamy to, że dodawanie jest łączne i mamy to, że dodawanie ma element naturalny. I to są właśnie takie właściwości, przykłady takich właściwości, jakie możecie badać. Oczywiście to nie będą najczęściej tego typu problemy w waszym jakimś biznesowym świecie, to będzie coś powiedziałbym dużo bardziej ciekawszego, no ale na prostych przykładach musimy to jakoś sobie opowiedzieć. Zadajmy sobie pytanie, po co nam taki rodzaj testowania? Dlaczego chcemy tego użyć i po co to komu w ogóle potrzebne? Przede wszystkim daje nam to, że musimy frameworki, które udostępniają nam property-based testing, pozwalają nam na uruchamianie masy testów, tak naprawdę tysiąca testów w bardzo krótkim czasie i te testy są w pełni generowane. Znaczy, oczywiście możemy tam podać jakieś nasze inputy, ale raczej są to w pełni generowane przypadki testowe, które dostajemy z jakiegoś randoma i z racji tego, że są ich tysiące, to mamy całkiem duże tak jakby pokrycie przypadków, jakie mogą się zdarzyć. Unikamy też tego, że wpadniemy w pewną taką, okej, to dla dodawania sprawdzimy, jak będzie to zero, jak nie będzie zera, jakiś prosty przypadek z trójką, z piątką, jakieś tam takie proste rzeczy. Może jak ktoś jest zadanie z gwiazdką, to sobie zrobi dodawanie z ujemnymi, bo się zdarza. A tak naprawdę tutaj dostaniemy całą masę testów, która zostanie nam wygenerowana i nie musimy się martwić, że taki przypadek nie zostanie wygenerowany, no, bo mamy praktycznie praktycznie mamy pewność, że dostaniemy jakiś przypadek, który pokrywa te case'y. Pozwala nam to też myśleć w dużo bardziej abstrakcyjny sposób, no bo właśnie wyłączamy te właściwości z naszych testów. I skończyłem na tym, że mamy w programowaniu funkcyjnym mamy dużo frameworków, w którym możemy testować właśnie używając techniki property-based testingu. Między innymi bardzo znana Haskellowa biblioteka QuickCheck, która naprawdę bardzo szybko, bardzo dużo przypadków jest w stanie wygenerować. Jak spojrzycie na te testy, może się pojawić w waszej głowie taka dziwka myśl, a może to podmieni nam testy unitowe, może dzięki takiemu testowaniu nie potrzebujemy testowania unitowego. I odpowiedź na to jest dosyć prosta, nie, ponieważ tutaj będziemy rozkminiali, w property-based testingu rozkminiamy pewne właściwości, a nie zawsze te właściwości da się w ten sposób właśnie wyjąć. Możemy generować dane testowe oczywiście, ale często jest bardzo dużo przypadków, kiedy potrzebujemy dokładnie tych danych i tam to generowanie nie ma tak naprawdę żadnego sensu. Ok, druga część tytułu prezentacji to jest Spok. Kto z was zna Spoka, a kto nie zna? Dobra, jest sporo osób. Spok to jest framework do testowania unitowego przede wszystkim, ale też można używać do integracyjnych testów i do wszystkich tak naprawdę na wszystkich poziomach. Jest pisany w Groovim i piszemy to w ten sposób, że mamy naszą metodę testową podzieloną na pewne bloki, na przykład blok when, w którym tak jakby mówimy, kiedy coś się stanie, then to sprawdzenie warunków i na przykład możemy mieć sekcję where, gdzie podajemy properties do naszych testów, czyli na przykład parametry do naszych testów. Czyli nasz test jest sparametryzowany przez last name, first name i age i tu widzimy, że mogliśmy ich użyć, bo były uzupełnione w tejże tabelce. Są też inne metody wstrzykiwania tych parametrów do testów, ale to zobaczycie za chwilę, może będzie to lepiej widoczne. Ok, ogólnie zachęcam do korzystania ze Spoka, bardzo dobry framework, bardzo ładnie się w tym pisze. Ma gigantyczną zaletę w stosunku do innych frameworków, bo jest naprawdę, naprawdę czytelny. Ok, i teraz połączmy ten property-based testing z naszym Spokiem i mamy taką biblioteczkę Spok Genesis. Biblioteczka w wersji 0.6.0 już nie tak
nie była wydawana niedawno, powiedzmy tak. Jest już, ma już troszeczkę lat, ale szczerze mówiąc robi to, co ma robić, więc szczerze mówiąc po co dotykać. I to, co ona nam dostarcza, to są różnego rodzaju generatory. I tymi generatorami są jest na przykład generator stringów. Mamy taką klasę gen, która ma wszystkie te generatory pod sobą. Przykładowo mamy generator stringów i możemy powiedzieć generatorze stringów daj mi 10 elementów. I ten test w całości jest parametryzowany i uruchomi się 10 razy. I mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tu widzicie, jakie przypadki testowe tutaj zostały na nas wylosowane. Tak? Tu było tylko 10 przypadków, więc one powiedzmy były jakie były. Ale przy większej ilości no te tablice są albo większe, albo mniejsze. Możemy jeszcze trochę nad tym panować, zmieniać te rzeczy. Fajnie było wziąć po prostu 10 elementów, ale często robimy ich dużo więcej, używamy tych generatorów na różny sposób i chcielibyśmy w lepszy sposób, możemy tych generatorów używać też wielu i możemy zadeklarować w dużo lepszym miejscu, ile tak naprawdę chcemy, żeby było wygenerowanych przypadków testowych. Tutaj mówimy, że chcemy mieć 100 iteracji, przez co genString da nam tego stringa, te przykładowe stringi 100 razy. Możemy też stringa, ten generator stringa, ograniczyć na przykład co do wielkości. Czyli chcemy mieć stringi tylko o wielkości od 5 do 20 znaków. Możemy też mu powiedzieć, ok, ja potrzebuję stringów, które spełniają pewien regex. Tutaj na przykład mamy string, który zaczyna się od ID, a potem jest jakiś numer. To jakieś generacje jakichś ID-ków do testów. Bardzo podobnie możemy przekazać do generatora any jakieś wartości, jakiś iterable, który powie nam z tego iterabla, czy z tej kolekcji, wyciągnij mi wartości i daj mi którąkolwiek z nich. On nam wylosuje odpowiednio ileś, którąś z tych wartości. Możemy też te generatory w pewien sposób komponować, czyli na przykład tutaj mamy generator integerów i możemy go zapiąć i wrzucić wewnątrz generatora list i on nam wygeneruje listę tych integerów. Możemy też powiedzieć, ile ona może mieć maksymalnie elementów, czyli tutaj dostaniemy listę od 0 do 10 elementów albo do 9, trzeba było sprawdzić, ale chyba raczej do 10. Jak? Będzie 10 elementów. Możemy też powiedzieć, że chcemy mieć listę integerów od 5 do 10 elementów. I tak naprawdę na wszystkim, co tutaj właśnie chcemy ograniczyć co do wielkości, czy to integery, czy to właśnie stringi, czy to listy, czy to różne inne kolekcje, które będziemy jeszcze mieli, no to możemy ograniczyć jakimiś właśnie takimi przedziałami albo dać jakieś dodatkowe propertiesy, które dookreślają nam, jaka ta kolekcja, czy jaki ten tak wygenerowana wartość ma być. Mamy też generator na przykład do map, gdzie powiemy, jaki jest generator kluczy, jaki jest generator wartości. Możemy te generatory, tak jak mówiłem, komponować, czyli na przykład tutaj mamy 10 iteracji, gdzie weźmiemy sobie jako input jeden generator integerów od 0 do 100 i generator doubly. Ten generator doubly, każdy generator jest tak naprawdę iteratorem, więc możemy na nim robić różne operacje typu na przykład filtrowania. I tutaj na przykład przefiltrujemy sobie te double, tak żeby on nam dawał tylko double, które są większe od zera i mniejsze od jedynki, przez co taki warunek zawsze będzie spełniony. No ale często w naszych aplikacjach no jednak poruszamy się i używamy takich no, większych typów. Na przykład tutaj jakiś typ myClass, który ma w środku integera A i integer B. Dodatkowo to jest jakiś immutable w Groovim, to wygeneruje nam tutaj, sprawi, że te pola będą finalne, wygeneruje nam gettery do tych pól i doda nam jeszcze jakieś hashkody, equals, to stringi i tak dalej, i tak dalej. Wygeneruje też nam różne konstruktory. W Groovim możemy za pomocą mieć konstruktor, który przyjmuje mapę jako listę parametrów i tutaj możemy z tego skorzystać. Mówimy genType, czyli będziemy generowali jakieś instancje klasy, instancje myClass. I podajemy, że A w każdym z tych wygenerowanych wartości będzie wzięty z generatora integerów, a B będzie wzięte z generatora stringów. To jest do Groovy'ego, zadziała w Groovim. W Javie, jeśli stworzymy taki naprawdę immutable object, no to nie jest takie proste, więc potrzebujemy troszeczkę często to zmodyfikować. Ale tutaj biblioteka też przychodzi nam z bardzo dużą pomocą, bo możemy odpuścić te A i B i po prostu to są następne parametry do konstruktora.
Możemy też generować tak naprawdę skończone zestawy wartości, czyli na przykład mówimy, wygeneruj najpierw wartości od 1 do 10, a potem wartość 100 i 200. Będziemy mieli 12 przypadków. Tutaj jest niezależne od tego, czy tam powiemy, że chcemy mieć 100 iteracji, czy ileś, to wygeneruje maksymalnie 12 przypadków. Potem to już nie będzie działało. Co jest jeszcze bardzo ważne i bardzo ciekawe, generatory pozwalają na dodawanie seeda, czyli powiedzenia OK, niby to jest losowe, ale to jest twoje źródło i od tego będziemy wychodzili, dzięki czemu wszystkie te testy, tak jak tutaj widzicie, generator znaków, w którym sobie wyfiltrujemy znaki od A do Z i mówimy, że ma seeda 1000, on zawsze wygeneruje nam taki zestaw znaków, więc jeśli zapiemy tego seeda do wszystkich testów, nie ma niestety na to dobrej adnotacji, która gdzieś to by na górze zapięła, może to kogoś natknę do kontrybucji. Jeśli byśmy to mieli, no to wszystkie nasze generatory miałyby tego samego seeda i by się uruchamiały dokładnie w tej samej kolejności. Zawsze byśmy mieli powtarzalne wyniki testowe. OK, jest też masa innych generatorów, między innymi jakiś generator byte arrayów, gdzie potrzebujemy po prostu tablicy bajtów. Mamy generator do dat, mamy generator do longów. Jest generator do nuli, może się komuś przyda, czasami też z nuli możemy skorzystać, no ale tam są same nule, więc no ale można. Mamy generator ones, to jest taki generator, gdzie możemy powiedzieć, o tu jest jedna wartość i tą wartość mi wygeneruj. No nic ciekawego, ale z jakiegoś powodu powstała. Mamy też generator cycle, który pozwala, przyjmuje listę parametrów, przyjmuje listę wartości i tą listę wartości po kolei każdą wartość wyjmuje, daje i tak robi, jak skończy mu się ta lista, to zaczyna jeszcze raz od początku. Mamy też generator factory, czyli możemy mu dać pewnego rodzaju metodę, jakąś, jeśli dobrze pamiętam, metodę fabrykującą w postaci closure'a groove'owego, który będzie mówił, no dobra, to wygeneruj mi następną wartość i te wartości, nie wiem, możemy na przykład oddać do generowania do jakiegoś innego frameworka, czy na przykład po HTTP pobierać z random.org'a. Ale potem pewnie to nie będzie za bardzo wydajne. No właśnie, a propos wydajności, no to spójrzmy, jak to wygląda właśnie wydajnościowo, bo to nas najbardziej interesuje, skoro generujemy tyle testów. I ja tych testów wygenerowałem tyle, to oczywiście to nie były wielkie przypadki, trudne przypadki, ale tych testów byłem w stanie wygenerować tyle i czas wykonania, jak widzicie, no tutaj idealnie pokazuje tego, jak ta klasa się kompiluje i tak dalej, ale samo uruchomienie trwało 197 milisekund, czyli naprawdę, naprawdę szybko, a bardzo, bardzo małym kosztem. OK, tyle ode mnie. Jeśli macie jakieś pytania, to jest idealny moment. Tak. Takie pytanie, jakich case reference'owych biblioteki używasz? Kiedy po prostu odradzasz, się nie sprawdza, są problemy? Kiedy robisz własne biblioteki, kiedy próbujesz implementować coś pod implementację referencyjną, nie? Czyli na przykład, nie wiem, wziąłeś jakąś specyfikację, nie wiem, czego byś sobie wziął, tak? Jakiegoś frameworka czy czegoś w tym stylu i robisz property-based testing mówiąc OK, to jest wywołanie mojej metody z takimi wygenerowanymi różnymi przypadkami testowymi, które wygeneruje ci biblioteka i przyrównujesz je do tych samych wywołań w frameworku, który jest dla ciebie referencyjny. Możesz tutaj to porównywać. Do wszelkiego rodzaju bibliotek i tak dalej, gdzie właśnie jesteś w stanie wyłuskać te właściwości. Nie? I do tego bym stosował. Do takiego domenowego kodu, gdzie mamy tam coś tam wyjmij z bazy, coś tam wrzuć. Biblioteka jako taka jest fajna do tego, że wygeneruje za ciebie te przypadki testowe. Tak? Ale samego tego korzystania z tych przypadków i pisania tych właściwości już raczej bym tak mocno nie korzystał. No i nie ma sensu testować, czy zapis do bazy 1000 razy tylko stringa o różnych długościach, to ma sens. Nie? OK. Następne pytanie, tak? Czy to nie znaczy, że testy nie są wtedy deterministyczne? W sensie, skoro generujesz losowe wejście do testu, no to może się zdarzyć taka sytuacja, że kilka razy te testy przejdą, ale już to musi na te testy sfejlują. Jest taka szansa, ale bardziej bym powiedział, że jeśli masz coś zrąbanego w twoim kodzie, to będzie statystycznie,
bardziej prawdopodobne będzie to, że raści test przejdzie, a przez większość czasu będzie wszędzie wybuchał. Nie? Więc to jest tak naprawdę większe prawdopodobieństwo. Test zależy oczywiście, ile masz tych przypadków testowych, no bo jeśli generujesz 5 przypadków testowych, no to nie ma sensu, tak? To jest bardzo duża szansa, że po prostu nie trafi to w jakiś, nie wiem, przypadek, który cię zaboli, tak? Ale jeśli generujesz tych testów naprawdę masę, no to jak najbardziej to wystarczy. Dlatego też potrzebne są ci wciąż unitowe testy, no bo są te przypadki, bo jak na przykład wykryjesz, że coś wybuchło, tak, dostaniesz z tego raport i dowiesz się, w tym przypadku wybuchło, to najczęściej napiszesz pod to jeszcze unit testa, żeby sprawdzić, że ten przypadek rzeczywiście nie przechodził i teraz będzie przechodził, nie? OK? Są jeszcze jakieś pytania? Tak? Czy generalnie string of pod RxP tak działa wydajnie, bo się spotkałem z różnymi dziwnymi implementacjami. Wiesz co, byłem mega, mega zdziwiony, ale moim zdaniem wystarczająco wydajnie. W sensie ja nie widziałem, tam w tych 11 tysiącach testów był używany właśnie ten generator, bo te wszystkie przypadki, które widzieliście tutaj, między innymi był też ten generator regexów. I działa szybko. Patrzyłem pod spodem, jest jakaś implementacja z kompletnie innej biblioteki, trzeba było się przyjrzeć, jak ona wygląda konkretnie. No nie, ta jest good enough, moim zdaniem. Okej. Okay. Tak? A czy tutaj macie 11 tysięcy testów, a pojawiają się te identyfikaty, sprawdzać to, może to spowodować albo zabronić? Czy są duplikaty? To zależy, jaki masz zbiór danych. I oczywiście mogą ci się pojawić duplikaty, jeśli ten zbiór mały jest bardzo mały. Czy przykładowo tam widzieliście, gdzie generujemy tym generatorze N, gdzie generujemy z trzech wartości na przykład coś, no to tam muszą się powtórzyć, tak? Więc nie ma sensu tam odpalania po prostu więcej tych testów. Ale jeśli masz na przykład, odpalasz 1000 testów i powtórzą się 3-4 przypadki, to nie boli. Ale jest też mała szansa na to, że się powtórzą, jeśli ten zbiór jest naprawdę duży. OK? Tak? Jakie przykłady, gdzie stosowanie biblioteki dało ci duże korzyści takie biznesowe, co to zaoszczędziło? Wiesz co, szczególnie ja tego używałem do tego, żeby generować dane. Tak? To, że to można jeszcze dodatkowo odpalać ich w takich ilościach, to już jest tak, było dla mnie mniej potrzebne, mniej piszę bibliotek i tego typu rzeczy, ale mówię, samo generowanie było bardzo, bardzo pomocne, no bo zazwyczaj robimy random UID albo randomowy numer, wiesz jak wygląda randomowy numer, tak? 4 i jedziemy, nie? A tutaj no jednak wybieramy, on nam dostarcza takiego prawdziwego randoma, nie? Okej? Okay? Jeśli nie ma więcej pytań, to wielkie dzięki. Tu jest kilka linków, ta prezentacja będzie oczywiście później gdzieś upubliczniona i dzięki. Nazywam się Wojciech Barczyński. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć trochę o monitoringu. Ja jestem deweloperem z krwi i kości i do infrastruktury trafiłem, czy tak naprawdę system engineeringu, ponieważ jako deweloper zawsze chciałem, żeby ta infrastruktura była niewidzialna, żeby nie stawała mi w drogę, kiedy chcę wypuścić moją najwspanialszą aplikację na świecie, która zmieni świat na lepsze, do produkcji, że nie musiałem nic robić manualnie, żeby nie musiał się z niczym kopać albo się męczyć. Więc tak trafiłem do systemu engineeringu kilka lat temu i zawsze poszukuję narzędzi, które powodują, że team jest bardziej efektywny, ale najmniejszym kosztem. Ponieważ moim punktem widzenia są startupy, jak już mówiłem o tym moim software developmentie, ja lubię jak są tule, które po prostu działają praktycznie od pierwszego dnia, którymi się nie muszę zajmować, którymi nie muszę się przejmować, o których nie muszę myśleć nawet. I jakby była infrastruktura niewidzialna, to byłbym najbardziej szczęśliwym deweloperem na świecie. I moim celem naszego spotkania jest, chciałbym was przekonać, żebyście zaczynali swoje projekty od zaimplementowania monitoringu. Często się zdarza, że ten monitoring trafia na ostatnie miesiące projektu, a monitoring jednak daje nam największe korzyści w porównaniu z kosztem utrzymania takiego rozwiązania. Drugą rzecz, którą chciałbym wam powiedzieć, jak zacząć. Czyli zacząć najpierw, czy coś jest up, down, co jest niezwykle istotne i w wielu projektach na przykład tego nie ma. A potem chciałbym wam powiedzieć o najlepszych praktykach.
I są takie generalnie dwa kierunki, w których rozwijamy metryki. Jeden to jest use, drugi jest read. I omówię je i będziecie mogli, kiedyś tam wpadniecie na nowy projekt albo w swoim obecnym projekcie, będziecie się zastanawiać, jak waszego REST serwisa albo może waszą aplikację opartą o WebSockety zmonitorować, to tutaj będą pewne wskazówki, w którym kierunku trzeba pójść. W trzecim chciałbym wam pokazać rozwiązanie, które ja używam od 2,5 lat. Się nazywa Prometheus. Jest to jeden z projektów Cloud Native. Cloud Native możecie znać z Kubernetesa. To jest ta sama rodzina projektów. Osobiście nienawidzę tego nazwy, Cloud Native, ale cóż, tak to nazywają, trzeba przeżyć. A na końcu mam coś dla was. Przygotowałem dla was aplikację z skonfigurowanym Prometeuszem, Grafaną, Alert Managerem, czyli całym stackiem do monitoringu, którą za pomocą Docker Compose'a możecie odpalić na swojej maszynie za pomocą jednej komendy. Czyli możecie wrócić do domu, uruchomić sobie to i się pobawić. Jak wygląda Prometheus? Czy przyda się wam w projekcie? Jak działa Grafana? Czy jak budować takie bardzo atrakcyjne wizualizacje? A na samym końcu, jak pisać alerty? Na przykład pisanie alertów jest dość trudnym tematem. Przynajmniej obecnie się z tym mam problemy w moim projekcie. A na samym końcu też możecie zobaczyć, jak zrobić i łatwo skonfigurować, czy was alert trafi na wasz telefon, albo zadzwoni do was taka miła pani i głosem robotowym powie wam, serwis taki, nie żyje od 2 minut. A potem 10 SMS-ów. I większość takich rozwiązań, w ogóle ciekawostka jest taka, że jak człowiek nie odbiera, tym więcej płaci, bo nie płacą, szarżują cię zawsze za połączenia, więc jest duża motywacja, żeby tą panią uciszyć, albo tego przystojnego mężczyznę, żeby tu być dla wszystkich, żeby było coś, który też takim robotowym głosem budzi nas o 4 nad ranem i mówi, wylicza nam listę serwisów, które są martwe. I dlaczego w ogóle o tym mówimy i dlaczego to jest istotne? Kiedyś mieliśmy te monolity. One ciągle są i ciągle nad nimi pracujemy, ale powoli przechodzimy do tego genialnego pomysłu, jak mikroserwisy. Tych kaczek mamy kilka tysięcy. I jak popatrzymy sobie w ogóle na wszystkie prezentacje monolit versus mikroserwisy, to zawsze widzimy monolit jako taki wielki smok z takimi zębami, zielący ogniem i ci ludzie biegają, umierają przy nim. Ale nikt nie powiedział nam, że te małe, słodkie kaczuszki mają zęby jak piranie. Więc jak nie obserwujemy ich, nie patrzymy, jak one się zachowują, mogą nas równie szybko zjeść, jak te monolity, którymi nas jako software developerów straszą po nocach, tak? We wszystkich tych dobranockach. I są 3 metody. Czyli pierwszy to jest monitoring, drugi to jest logging, trzeci jest tracing. I teraz popatrzmy sobie na te rozwiązania z punktu widzenia na ich na cztery metryki, czyli tu widzimy metryki, logging, tracing, CAPEX, koszt wdrożenia, OPEX, koszt utrzymania, reaction, jak szybko możemy zareagować na podstawie tego narzędzia, a ostatni investigation, czyli znaleźliśmy bug i musimy się teraz dowiedzieć, dlaczego coś się stało. I to jest w ogóle coś, co skradłem od Petera Bargona. I też byłem zaskoczony parę miesięcy temu, bo trafiłem na jego bloga i dokładnie miałem taki sam slajd. Tylko on to ładniej nazwał właśnie z tym CAPEX-em, OPEX-em. Bardzo mi się to podoba. I popatrzmy. Metryki mają średni koszt wdrożenia, ale są strasznie tanie w utrzymaniu. Jeśli mamy rozwiązanie, które jest oparte na liczbach, czyli trzymamy tak naprawdę liczby, to nam się nie ma problemu, że musimy składować giga danych. Tak jak na przykład jest problem z loggingiem, tak? Niby się ładnie go zaimplementuje, wszystko jest ładnie, a potem nam się dyski przepełniają i potem się zastanawiamy, które logi wyrzucić, albo jak nam cron job padnie, który czyści nam logi, to nagle nam się dysk przepełnia i nie mamy w ogóle żadnego wglądu. A najlepsze w ogóle jest z loggingiem, jest to, że wszyscy mówią, że potrzebują, nikt tego nie używa. Szczególnie w startupach, a później to jest w ostateczności ktoś to używa. Ale najczęściej robi tak, że wchodzi na maszynę, jeśli ktoś pracuje na maszynach, albo na Dockerze, na Kubernetesie i tylko robi tail minus F i się patrzy, co sypie. Ale nikt nie patrzy na historyczne rzeczy. Ale wy, jeżeli będziecie kiedyś w pozycji system inżyniera, to będą do was przychodzić i mówili, potrzebujemy loggingu. Spędzicie na tym miesiąc pracy i nikt tego nie używa. Przynajmniej tak z mojej praktyki, może was znać. Nie jest, tutaj jest podsumowanie, czy to nie jest taka tam silver bullet, ale właśnie ze względu na ten parametr, który na przykład w startupach jest niezwykle ważny, jest to rozwiązanie, od którego zawsze zaczynamy.
To teraz sobie zobaczmy, aha, tutaj jest oczywiście rant przeciwko loggingowi. I to jest w sumie jak, trochę jak debugging i testing. Czy lepiej testować, mieć monitoring, niż debugować i mieć logging. Co to jest monitoring? Numery, liczby, trendy, zależności i alerty. O tym będziemy mówić. Metryki wyglądają generalnie tak, że mają nazwy, to przykład z Prometeusza, plus, minus zawsze tak samo wyglądają. Mamy jakieś etykiety i mamy jakąś wartość. W tym przypadku patrzymy sobie, ile requestów uderzyło w naszego trafika. To jest jakieś tam oprogramowanie, nieważne teraz. Zwróciło kod 200, czyli szczęśliwie wszystko się dobrze skończyło. I mieliśmy takich szczęśliwych wydarzeń w naszej infrastrukturze 3001. I potem oczywiście chcemy to wyświetlić, albo tak, albo tak. Teraz wiemy, dlaczego monitoring jest ważny. Popatrzmy sobie, jak znaleźć właściwą metrykę. I są dwa istotne filozofie. Pierwsza filozofia to jest use, druga jest red. Use jest stara jak świat, przynajmniej z lat 80. A red zostało zdefiniowane, czy odkryte, czy zaobserwowane w efektywnych zespołach i w efektywnym oprogramowaniu parę lat temu, około 5-6. Pierwsze use. Pierwsze patrzymy na utylizację, druga to saturacja, trzecia to są errors. Czyli utylizacja, patrzymy jak dużo czasu nasz zasób spędził pracując przez ostatnie 5 minut, 6 minut. Saturacja, patrzymy jak dużo nowych zadań czeka na nasz zasób, żeby był zwolniony, a błędy to wiadomo błędy. Tutaj przykład z dyskiem twardym, utylizacja, dysk twardy działa w 90%. Saturacja. Zadania CPU czeka na I.O. Jest ileś x tych zadań zapisu na dysk, bo na przykład nasz dysk jest zajęty, prawda? A errory najprostszy, że nam padają pakiety. I use było zawsze bardziej zorientowane na instancje, więc jak znajdziecie w internecie przykłady tej metryki, to zawsze to będą dyski twarde, procesory, network i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli chcemy to sobie przenieść na język mikroserwisów czy naszych systemów, które budujemy, myślimy tutaj o RapidMQ, Kafka, Redis, czyli wszystko coś, co może się zapełnić i coś, co może zwolnić, bo jest duży natłok i coś, co sypie błędami. Na przykład use też jest dobre, żeby badać zdrowie całego naszego systemu, bo jak mamy kolejki, które łączą komponenty, to na kolejkach, jak nam się saturacja zwiększa, to wiadomo, że jeden z komponentów nam po prostu padł. Drugim, takim bardziej dostosowanym do serwisów jest tak zwany RED. Pierwszy to jest Rate, Error and Duration, czyli pierwsze jak jesteśmy zajęci, potem są oczywiście errory, a trzecie to oczywiście są duration. Możemy sobie popatrzeć na to w taki sposób, że jak dużo requestów mamy na sekundę, błędy, a trzecie jak długo każdy z tych requestów wziął czasu. I o tyle to jest bardzo fajne, że to ta metryka zwraca uwagę na to, co jest ważne dla użytkownika. Użytkownik chce mieć szybką usługę, niesypiącą błędami i krótko odpowiadającą. Więc zazwyczaj wszystkie usługi restowe bardzo dobrze się wpasowują w ten model. I to tak samo tutaj jest wspomniane też, nie wiem, czy ktoś z was czytał właśnie, jak to się nazywa, software SRE Book. Nieistotne. System. Dziękuję, dziękuję. I tam jest właśnie wspomniane takie cztery sygnały i to dokładnie się mapuje na REDA. I to bardzo łatwo zaimplementować w Prometeusie, jak wam zaraz pokażę. I RED nie jest rekomendowane oczywiście do jakiegokolwiek streamingu i czegoś, co jest takiego batch oriented, bo w tym momencie nie mamy tego rate'u, nie mamy tego duration, to nie ma takiego dużego znaczenia. W tym przypadku lepszy jest use. I to są takie bardziej skomplikowane podejścia do metryk, które możecie skorzystać. Jak nie wiecie skąd zacząć, zawsze można pójść i poczytać. To teraz tak, dowiedzieliśmy się jak metryki możemy projektować, teraz popatrzmy sobie na narzędzia. Przynajmniej narzędzie, które ja lubię najbardziej używać, to jest Prometheus. Prometheus zazwyczaj służy do, tutaj, służy do zbierania metryk, alert managera do wysyłania alertów, a Grafana do tych ładnych wizualizacji, które możecie zobaczyć na wielu prezentacjach. I co jest ważne o Prometeusie jest to, że to jest agregator danych, to nie jest event-based. Czyli nasz komponent będzie te metryki zbierał
Prometeus będzie go odpytywał, zbierał te metryki i na tej podstawie coś robił. Więc jeśli potrzebujecie czegoś, co jest real time, są inne systemy. Na przykład możecie sobie też, jeśli to jest część waszej logiki biznesowej, to oczywiście Kafka od razu nam przychodzi do głowy. I teraz popatrzmy przynajmniej dlaczego, co jest ciekawe a propos Prometeusa. Pierwsze, nasze metryki są zawsze dostępne przez HTTP, co bardzo ułatwia nam pracę z nimi w produkcji. Jak cokolwiek z tego się dzieje, możemy sobie otworzyć zagładkę i zobaczyć, co tam się dzieje. Są w plain tekście, zaraz wam to pokażę. Jest pull model, ja na przykład pull model bardzo lubię. Następnym jest, że jest duże wsparcie dla różnych języków. Czwarte to jest język, który zaraz wam pokażę, który się nazywa PromQL, którym możecie zdefiniować alerty, ale też możecie zdefiniować wizualizację. Łącznie z bardzo skomplikowanymi rzeczami, typu porównywania tygodni, dni itd., itd. I to wszystko możecie sobie w tym jednym języku napisać. Popatrzmy sobie po tych... A, i ostatnia, bo moja firma, przynajmniej wszystkie firmy, w których ja pracuję, to wszystkie te firmy przenosiłem na Kubernetesa i tam jest doskonała integracja z Kubernetesem. A propos tych metryk, to jest przykład metryk z Prometeusa. Zaraz wam pokażę jako demo. Zwróćcie uwagę na to, że to jest forma, która się dość łatwo parsuje i dość łatwo się czyta. Nawet z jakąś tam dokumentacją taką prymitywną, ale to jest o tyle fajne, że to łatwo sobie szybki skrypt w Pythonie napisać, żeby na przykład wyciągnąć kilka metryk, zobaczyć co się dzieje. Bo nie zawsze coś chcemy pokombinować, chcemy coś popatrzeć, chcemy zrozumieć dynamikę, to możemy bardzo łatwo sobie zeskryptować. Tutaj jeszcze jest jedna przykład, na przykład, że możemy sobie wypchnąć informacje z naszego garbage kolektora. To jest przykład z Golanga, ale to dokładnie tak samo będziemy mieć z Java. I jeszcze mamy duże wsparcie dla różnych technologii i dla różnych bibliotek. I Prometeus, przynajmniej ten cały community Prometeusa, postarał się, żeby zbudować eksportery. Czyli takiego eksportera stawiacie na przykład przy MongoDB i ten eksporter wyciąga metryki natywnie, czymkolwiek to, cokolwiek to jest, i potem nam to wystawia w takiej ładnej formie, którą możemy sobie przeczytać i też Prometeus może w jednym systemie wszystko ściągnąć. Mamy takie eksportery dla MySQL-a, PostgreSQL-a, RapidMQ, jest wiele ich i na przykład coś ciekawe, te eksportery te wspierają definiowanie metryk przez zapytania SQL-owe. Więc możemy wejść trochę niżej w naszą logikę biznesową, którą możemy czasami zobaczyć, jak ona działa na poziomie bazy danych. Tutaj jest przykład PromQL i pracy z histogramami. Mamy też, możemy sobie rejty liczyć na poszczególnych oknach czasowych, więc to wszystko jest nam dostarczone praktycznie za darmo. I to są już takie metryki pod Reda, czyli możemy sobie po prostu, mamy już na to funkcję. Są też bardziej tutaj skomplikowane funkcje, na przykład sprawdzenie, czy coś jest liniowe, czy coś nie jest liniowe. Ten sam język możemy wykorzystać w alertach, więc taki sam bardzo skomplikowany język możemy wykorzystać w alertach. Jeśli coś tam się dzieje, to kogoś tam obudź. W tym przykładzie mamy bardzo prosty alert, który mówi, czy aplikacja jest up w environmencie produkcja i z labelem up. Czyli my na przykład w naszej firmie taki label dajemy wszystkim aplikacjom, które pracują z klientem. Czyli jeśli to jest app, to znaczy, że to jest aplikacja kliencka, więc jak ona pada, to ktoś musi być obudzony przez tą miłą panię albo tego przystojnego mężczyznę z Kalifornii zazwyczaj. A propos integracji, to tutaj jest przykład integracji z trafikiem, czyli jeśli macie w tym projekcie jakiekolwiek projekty z tego Cloud Native'a, czyli trafik, Istio i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie mają już wsparcie wbudowane do metryk, czyli to, co na przykład ja lubię obecnie, to takie mieć rozwiązania, które tylko wrzucam i działają. I tak na przykład Prometeus działa. Wrzucam, anotuję sobie, które serwisy Prometeusza wspierają i ten Prometeusz na przykład patrzy na środowisko w tym momencie na przykład Kubernetesa i mówi, które serwisy na Kubernetesie wspierają Prometeusza. Kubernetes informuje Prometeusza, które wspierają, plus minus takim dużym uproszczeniem, no i wtedy Prometeus automatycznie sobie ściąga. I deweloper nawet nie musi wiedzieć, gdzie ten Prometeusz siedzi i deweloper tylko musi zaanotować, że mój komponent wspiera Prometeusza. Mamy cztery rodzaje metryk w naszym Prometeusie.
Pierwszy to jest oczywiście counter, drugi to jest gauk, czyli wartości idą w górę, w dół. I dwa najciekawsze to jest histogram i summary. Histogram generalnie jest najbardziej polecany, summary ma pewne ryzyka, których trzeba później doczytać. W histogramie możemy określić bakety i na przykład powiedzieć, ile requestów jest poniżej 0,1 sekundy. Ile requestów jest poniżej 0,3 sekundy i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie możemy zobaczyć, jak nasz serwis się zachowuje. Ile mamy na przykład, tutaj są tak, mieliśmy dwa, które trwały więcej niż 5 sekund. Tutaj mamy 5 sekund, znaczy infinity. Dwa requesty trwały powyżej tego czasu. I to jest w ogóle świetna metryka, żeby poznać, zobaczyć, czy nasz serwis się dobrze zachowuje, czy źle. W taki bardzo fajny, zagregowany sposób. Bo oczywiście część systemów do monitoringu daje nam raw data, czyli mamy naprawdę jeden po drugim, po trzecim, ale to są systemy na przykład, które tak łatwo głową, czy tak zrozumieniem, trzeba jakieś narzędzia zastosować, żeby je zagregować. A tutaj już mamy agregację out of the box. Tutaj jest przykład summary. Różnica jest taka, że on mówi, że na przykład 0,5, czyli 50% requestów było poniżej 4 sekundy. Czyli to jest taka struktura danych, która się agreguje, i po prostu na te tutaj quantile sumuje nam, znaczy on po prostu patrzy, jak dużo requestów, jak długo trwało, poniżej jakiej długości sekund 50% requestów się zakończyło. No i właśnie tutaj histogram i summary, to wiadomo, że to jest latency, to są te wszystkie metryki redowe. I histogram generalnie jest najbardziej rekomendowany, ponieważ histogram łatwiej z nim pracować później przy jakichś agregacjach i analizach. OK. Jeszcze jedna rzecz a propos Prometeusza. W Prometeusie bardzo duży nacisk się kładzie na czytelność, więc oni mają całą sekcję, jak się metryki nazywa, ale taką podstawową rzeczą jest, że każda z metryk ma nazwę serwisu i też zawsze mają unity. Zazwyczaj oni najbardziej lubią sekundy. Czyli każda jednostka czasowa jest w sekundach, oczywiście jako double. No i każda ilość megabajtowa jest w bajtach. Oczywiście duża liczba. I to jest też fajne, bo patrzy się na metryki i człowiek rozumie, ok, to jest w sekundach, to jest w bajtach, to jest czymś innym. Więc nawet jak definiujemy jakiekolwiek metryki, to staramy się tutaj wrzucić rzeczywiście tak. To trochę bliskie do Javy, tak? W Javie tak samo staramy się nazywać zmienne w taki sposób, żeby to było jasne, co one robią. No okej, okay. Czyli tutaj zrobiliśmy część, jak zdefiniować, poznaliśmy trochę Prometeusza. Teraz pokażę wam, co dla was przygotowałem. To opieram się o klienta javowego w Pythonie. Tutaj w prezentacji znajdziecie linki do dokumentacji biblioteki. Sądzę, że teraz nie mamy czasu, żeby się przeklikiwać przez to i patrzeć, jak to pięknie jest zaimplementowane. I to jest aplikacja napisana w Springu 1.5. W Springu 2 jest tam jakiś wrapper, ale to jest takie bardzo javowe, więc tutaj nie przedarłem się przez to. I też jest eksporter na przykład z GMX-a, czyli możemy na przykład szczytywać sobie, jak nasza wirtualna maszyna zachowuje się i pchać to od razu do Prometeusza. Czyli to tak wygląda implementacja dla Javy. I aplikacja, którą znajdziecie, to jest aplikacja Order Management, która ma zamokowany audit service i database. I każdy z tych usług może paść i może się spóźnić w odpowiedzi. I do tego, to zaraz wam pokażę. Tutaj mamy naszą aplikację, mamy Hello World oczywiście. Jak przejdziemy sobie na Prometheus, to mamy wszystkie metryki. Tu możecie sobie później zobaczyć w domu, że macie zarówno metryki od aplikacji, bo nasza aplikacja ma kilka backendów, czy kilka handlerów. Jeden jest Hello, drugi jest Word, a trzeci jest Complex. Complex to znaczy, że wysyłamy request do bazy danych, odczytujemy z bazy danych, potem robimy coś samemu, a potem wysyłamy informacje do audit serwisu. Wszystko jest zmokowane, ale taki po prostu scenariusz jest wymyślony. Trzecie, możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają metryki w Prometeusie i macie też zaimplementowane alerty. Takie najbardziej podstawowe alerty, czy coś jest up, czy coś jest down, czyli bardzo idealne na sam początek. Tak. Czekajcie.
Tutaj są pokazane właśnie alerty. A, czekajcie, i zrobimy inaczej. A, jest ten magiczny skrót w Macu. Czyli mamy alerty, przejdziemy sobie na 990 alerty i możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają takie alerty. To na przykład jest dość trudna część, na przykład zdefiniowanie dobrych alertów to jest coś, na czym można spędzić spokojnie kilka dni. Szczególnie, że jak człowiek wie, że przez ten alert ktoś może nie spać, to od razu jest bardziej zmotywowany, żeby być dokładnym, bo inaczej kolega przychodzi, taki ma wzrok i nawet nic nie mówi, a ty wiesz, że został obudzony w nocy i to przez ciebie. I tu mamy alerty. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No, może sobie poklikamy, jeszcze mam chwilę, to sobie poklikamy trochę. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają metryki, możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają grafy. Zaraz zrobię demo takie live, więc więcej sobie tutaj zobaczymy. Tak samo macie tutaj zdefiniowane dashboardy dla naszego serwisu, ale żebyśmy coś zobaczyli, ja sobie tylko uruchomię load generator. Jakiś... To jest load generator i on po prostu mówi, ok, który serwis ma spać, ja to zrobiłem tak, że on rzeczywiście śpi. I który ma zwrócić error, żebyśmy na tych grafach coś widzieli, że coś pada, coś się spóźnia, coś pada, coś się spóźnia. I to jest zaimplementowane w takim toolu, który się nazywa Werk, moim ulubionym do performance testowania. Teraz sobie zobaczymy, czy to w ogóle działa, bo jak nie będzie działało, to wiadomo, nie będzie dobrze. O, no coś tam działa. No i tutaj możemy sobie zobaczyć. To na przykład jest taka najbardziej prosta metryka. Po prostu patrzę, ile czasu spędziliśmy na samą usługę. Nasza usługa to jest na zielono. Już to jest sobie powiększę nawet. Czekaj, poczekajmy, jak się trochę danych nageneruje. A, dobra, to chciałem wam pokazać. To możecie się w domu pobawić, bo oczywiście możemy sobie tutaj popatrzeć, jak to się zmienia, ale co tu możecie zobaczyć, że zielone to jest jak długo czas średnio w przedziale 5-minutowym, nasz, chyba 3-minutowym, tam zmniejszyłem, nasza aplikacja poświęca na wykonanie całego requestu i jak dużo z tego requestu to była baza danych, czyli na żółto, jak dużo z tego czasu to było zewnętrzny serwis. Ja to po prostu robię tak, że wstrzykuję różne wartości. W moim założeniu baza danych jest trochę wolniejsza niż ten endpoint trzeci, tam jest generator po prostu losowy. I tu możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj macie jeszcze jeden dashboard, który tak samo będzie działać bardzo podobnie. To są rate'y na przykład liczone, jak się zachowują, jakie kody zwracamy. Czy nasza aplikacja zwraca 200, czyli wszystko jest ok, a 503 to jest error, kiedy serwis, od którego zależymy, pada. Ok, teraz wrócimy do naszej pięknej prezentacji. Czy tu możecie sobie przeklikać, zobaczyć, pobawić się, pozmieniać? I to wszystko jest w Docker Compose, czyli robimy make start. Ja nie wiem, kto jeszcze lubi make'a, ja bardzo. Jest start, odpalają nam się 3 maszyny. Wszystko jest razem skonfigurowane z sobą. Potem uruchamiamy sobie load generatora. I tu tak samo możemy sobie to w pełni skonfigurować. Jak ktoś lubi Lua, polecam, bardzo fajny język. Tutaj jest właśnie, no nie wiem, czy ktoś widzi coś. Tu możecie sobie zobaczyć, jak jest właśnie zaimplementowane losowo po prostu, wstrzykiwanie błędów, ale tak, jak już pokażę teraz wam, na zasadzie flag, bo tak naprawdę to nie ma dla nas dużej różnicy, czyli możemy sobie zobaczyć, że jeśli ma być zwrócony błąd, o tutaj zaczekaj, o, jeśli ma być błąd, to zwróć błąd. Ale to wystarczy, żeby się skupić na, czekajcie, to nie mój ekran, żeby się skupić na meritum, czyli na budowaniu tych metryk. Ok, czekajcie, muszę sobie szybko. Ok, no i możecie sobie to odpalić za pomocą Docker Compose'a. Wszystka aplikacja się Java też skompiluje w Dockerze, więc nie musicie nawet mieć Java zainstalowane.
Potem możemy sobie wygenerować ruch. No i możemy sobie obserwować, jak się te liczby zmieniają, robić refresh. Fascynujące. Potem popatrzę sobie, jak są generowane grafy. To jest ten graf, co wam pokazałem, który pokazuje zależność czasu wykonania całej aplikacji do czasu bazy danych i czasu serwisu zewnętrznego. Bo tak naprawdę, jak się definiuje metryki, powinno się zawsze mierzyć siebie i też mierzyć, jak się zachowują od nas zależne komponenty. Bo w tym momencie możemy zrozumieć, kto tak naprawdę jest tym wolnym komponentem i dlaczego właśnie mój komponent na przykład sypie błędami. Może dlatego, że sam sypie, czy ktoś tam po drodze ma jakieś problemy. No i tutaj to są screenshoty, to już wam pokazałem, czyli Prometeusa możecie się pobawić. Tutaj zobaczycie całą konfigurację, jak on odczytuje i znajduje. Tu można się metrykami pobawić, alerty. I jak zabijecie sobie Dockera z aplikacją, to zobaczycie sobie, że najpierw Prometeusz poinformuje nas, że coś jest nie tak, a potem się zrobi na czerwono. A tu miało być czerwone. A nie, już jest firing, czyli jest już na czerwono, znaczy, że serwis leży i w tym momencie albo byśmy wysyłali informacje na Slacka, albo Skype'a, albo SMS-a, albo Robocola. I ostatnią rzeczą, którą zobaczycie, to jest Alert Manager. To Alert Manager służy do tego, żeby wziąć alert i wysłać go właśnie na Slacka albo na tego Robocola. I tutaj tak samo jest ciekawa funkcjonalność, która pozwala nam uciszyć alarm. Też tym tule możecie się pobawić. Tak super proste, bardzo fajne, kiedy coś się dzieje, coś się pali, trzeba szybko wyłączyć alerty, żeby nikogo nie obudzić. Bardzo przydatny, bardzo prosty interfejs. No i na końcu oczywiście Grafana. I tutaj możecie, tutaj jest adres tego repozytorium kodu. Ono będzie później dołączone na stronie meetup.com w komentarzach. Zachęcam do popatrzenia, bo to jest taki temat, którego trudno przekazać w takim krótkim okresie, ale co mogę zrobić? Mogę was wskazać, którą drogą pójść i dostarczyć wam narzędzia, które pozwolą wam też następny projekt zacząć od monitoringu, a nie od logingu. I będziecie mieć mniej nieprzespanych nocy. OK, czyli tak podsumowując, monitoring na pewno oszczędzi wasz czas. Jeszcze raz muszę powiedzieć, że to jest tak jak debugging i testing. Zawsze staramy się spędzić więcej czasu na testowaniu niż na debugowaniu. I logging z mojego doświadczenia ma zawsze duże koszt utrzymania, więc jak jesteście w startupie, w małym teamie, zawsze od tego logowania zacząć, a potem dopiero ten logging zaimplementować. Tutaj jest takie sumary. Chciałem wam podziękować i jak macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam. Dziękuję. Czy polecasz jakiś artykuł, gdzie są jakieś lista podstawowych metryk dla usług typu, nie wiem, Redis, MySQL, co nie wiem, warto na początku takie boilerplate ustawić? Więc to jest trochę takich projektów, musisz sobie je wygooglać, bo na pewno znajdziesz eksporter, który podłączyć, wyciągnie ci, ale na GitHubie znajdziesz dużo repozytorium, gdzie ludzie definiują te alert rule, które są najtrudniejsze. Jest parę takich repozytorium. Nie wiem, czy tam w moim readme jest, ale mogę dodać takie jedno z takich przykładowych, bo to w sumie trudny jest temat. Muszę powiedzieć, że z tym się najbardziej ścieram w mojej codziennej pracy, bo nie ma takiego narzędzia, które by mi pozwalało w krótkich iteracjach je definiować i mieć takie what if scenariusz, tak? Czy mi to odpali wtedy, czy mi odpali to w innym. Nie ma jeszcze takiego tula. Ale jest pull request otwarty, jakby ktoś chciał. Czy używałeś może Linuxa? Wiesz co, nie. Nie używam. Czyli nie jesteś w stanie powiedzieć, dlaczego Prometeusa nie... Wiesz co, mi się Prometeusz najbardziej podoba, dlatego że on jest taki drop-in, wiesz, bo wrzucasz, on ma też ten model poolowy, więc tak naprawdę deweloper budujący swój komponent na swoim komputerze nie musi w ogóle o tym myśleć. I ma też wsparcie dla anotacji. Jak z Influxem pracowałem, to pracowałem z 3 lata temu i wtedy on nie był jakiś taki super. Chociaż teraz słyszałem od kolegi ostatnio, że się bardzo się zmienił i namawia mnie, żebym sprawdził go jeszcze raz. To robił się cały taki framework do Influxa. W sensie dużo tuli dodatkowych dołożyli, które ładnie współgrają. Okej. Okay. Więc jeśli by dostarczał taką prostą, użyteczną funkcjonalność, to na pewno bym sprawdził. Jakby ktoś następnym razem mógłby zrobić prezentację, na przykład kolega, to byłoby świetnie.
Sam bym się chętnie dowiedział, bo słyszałem, że dużo się nazmieniało, że on jest coraz bardziej atrakcyjny, ale jak odpowiedziałem na pytanie, nie jestem w stanie porównać. Okej, super. Dzięki. Czy mamy tutaj jakiegoś UX-owca na sali? Nikt? Jakiś grafik może? Okej. Okay. Frontendowcy? Okej, okay, parę osób, ale to fantastycznie, dlatego że ja dzisiaj przyszłam powiedzieć, że user experience ma niezbyt dużo wspólnego z dobrym interfejsem. Do takiego szalonego pomysłu natknęła mnie ostatnia aktualizacja SkyCache, w której generalnie SkyCache ma niesamowity interfejs, świetną funkcjonalność, ja mogłabym ich mieć logo na poduszce, kocham, ale po ostatnim update'cie wchodzę do pociągu, jakiś kolei, nie wiem, dolnośląskich, widzę, że idzie w moją stronę konduktor i albo muszę zapłacić mu więcej, żeby mi sprzedał ten bilet, albo szybko kupię sobie bilet przez aplikację, a jak nie, to mi da mandat. No i w tym momencie ja mam pełen zasięg, a aplikacja mówi, że nie, to dla niego nie jest wystarczające. Było mi przykro. No i pomimo tego, że SkyCache ma dobry interfejs, to moje doświadczenie z tą aplikacją nie jest dobre, czyli moje user experience było złe. Ale kim jestem, żeby w ogóle mówić o tym, czym powinno być, a czym nie jest user experience? Może dlatego, że ja byłam w sumie wszędzie prawie, że. To jest moja ścieżka zawodowa. Ja zaczęłam na praktykach od grafiki, bardzo krótko, bo stwierdziłam, że jednak to nie jest moje miejsce w życiu. Później miałam okazję poprojektować trochę interfejsów, prezentacji. Później z kolei wrzucili mnie do PHP-a, no ale każdy ma jakąś przeszłość w życiu. W tej chwili jestem frontendowcem. W międzyczasie studiuję psychologię i marketing, bardzo mocno mnie to interesuje, jak zrobić, żeby człowiek wybrał akurat nasz produkt. I myślę, że właśnie ten fakt, że ja byłam w tylu dziwnych stanowiskach i pracowałam z tyloma dziwnymi ludźmi, pozwolił mi zaobserwować pewne fakty, które mogą umykać, jak się przebywa przez dłuższy czas w jednym konkretnym miejscu. I dlatego dzisiaj się zajmiemy takimi pytaniami, jak dogadać programistów, grafików i klienta i przede wszystkim dlaczego myślę, że to jest temat dalej wart jakiegokolwiek męczenia, bo o jakiejś komunikacji myślę, że na wielu konferencjach są prezentacje. Dlaczego nasz frontend powinien być jak lotnisko? Po co komu UX? I jak mieć zawsze rację? Lubimy mieć rację. Zacznijmy może od tego, że przede wszystkim świat jest trudny w tej chwili. Myślę, że to jest dobre określenie, dlatego że mamy bardzo przestrzony rynek marketingowy. Mamy dobrych specjalistów, których jest coraz więcej, więc każda firma próbuje być jak najlepsza ich zatrudniając i wychodzi z takiego założenia, że okej, jak mamy najwięcej studentów Politechniki Warszawskiej, to będziemy mieli najlepsze produkty. Tak to działa. Ale czy na pewno? To nie jest łatwe, dlatego że nawet jak mamy ludzi wykształconych albo doświadczonych, to przede wszystkim nam już się to rozbiło na bardzo dużo specjalizacji, takich szczegółowych. Mamy ludzi od SEO, mamy testerów, UX-ów i każda z tych osób zna się na tym, co robi bardzo dobrze, ale jeżeli jedna osoba nie potrafi drugiej przekazać, dlaczego się akurat na tym zna, to powstają pewne tarcia. A te osoby są skrajnie różne, bo ja sama zauważyłam, że mi na przykład trudno jest się dogadać z grafikiem, bo myślę, że ja mam, myślę trochę inaczej, bardziej technicznie i po prostu to jest trudne zadanie, żeby pożenić taką grupę osób. Mamy niby jakieś metodologie pracy, na ten temat już było mnóstwo książek. Każdy wymyśla jakąś koncepcję, konsultujemy to z teamem, który od nas przyjmuje jakieś zadanie. Projektujemy, programujemy, w międzyczasie jest mnóstwo konsultacji, ale jednak to wygląda w ten sposób. Mamy grafików, którzy twierdzą, że programiści w ogóle nie rozróżniają kolorów. Mamy programistów, którzy twierdzą, że graficy to sobie wymyślają gwiazdki na niebie i nie wiadomo co jeszcze i potem weź to zaprogramuj. A w międzyczasie mamy takich ludzi, którzy na przykład są z pokolenia mojej mamy albo starszych, że my im programujemy jakąś aplikację, której oni mają używać do sprawdzenia rozkładu autobusu, a oni nie potrafią jej użyć, co poszło nie tak.
I przede wszystkim, co zrobić, żeby zaczęło iść tak? Opowiem wam pewną historię, która jakby odpowiada na to pytanie. Wydarzyła się w mojej poprzedniej pracy. Otóż zgłosiła się do nas taka firma, państwo Janusze Oświetlenia. No i wszystko się odbyło zupełnie po Bożemu, dlatego że oni czuli, że mają jakiś problem, przede wszystkim dlatego, że ich sklep był budowany 10 lat temu. Poprosili o audyt, co się rzadko zdarza, że ktoś sam o to prosi. No i audyt pokazał, że faktycznie jednak trzeba by to zrobić od nowa. I w tym momencie wszyscy mieli mnóstwo dobrych chęci. Stwierdziliśmy, jej, uratujemy ten sklep, będą zarabiać milion. Ale każdy chyba chciał za dobrze od początku, dlatego że mieliśmy różne postaci w naszej firmie i u tych państwa. Przede wszystkim był pan Janusz, który był Januszem biznesu i powiedział, no przecież działa. Na tamten moment jego sklep wyglądał mniej więcej tak, no były naprawdę dwie niepowiązane ze sobą nawigacje, był jakiś nieczytelny baner, ale generalnie zakupy się da robić, jest system płatności, no to w sumie może zmieńmy dwa guziki jakoś po taniości, będzie ok. Ale była też pani Grażynka, małżonka Janusza, która z kolei tak lubiła błyskotki. Miała bardzo duży wpływ na męża, to była ciekawa sytuacja do obserwacji. Ona w sumie wyobrażała sobie tą stronę mniej więcej tak. Też może nie całkiem. Okej, ona chciała ją zmienić, ale ona wychodziła z takiego założenia, że jak damy 10 razy przycisk odwieźć na fanpage, to ktoś naprawdę 10 razy wejdzie na ten fanpage. To tak nie działa. Ale mieliśmy też ludzi po naszej stronie. Był grafik Ignacy, którego nauczyli w szkole, że less is more. I on nam tak mówił i generalnie by zrobił takie coś, bo to jest nowoczesne i bo taka strona wygrała te nagrody Google Awards za najlepszy design, więc mamy fancy font, mamy obrazki, ale no nie bardzo wiadomo, co z tego wynika. No i był Romek, który powiedział, że ta strona to nie jest choinka i on tak nie będzie robił, a poza tym SEO jest ważne, więc robimy takie coś, najlepiej ten sam akapit po 3 razy, wtedy się zapozycjonuje. Nie. Problem się właśnie zaczął w momencie, jak zaczęliśmy sobie skakać trochę do gardy, bo jak z jednej strony klient nam chce zapłacić, a my chcemy to zrobić, a jednocześnie zaczynamy na siebie krzyczeć, coś jest mocno nie tak. No i musieliśmy trochę sobie dać na wstrzymanie i się cofnąć. I zadaliśmy sobie takie pytania. Ja miałam to szczęście, że ta firma, w której pracowałam, to była agencja marketingowa, a nie software house. Właściwie nasz dział w szczytowej formie miał 3 osoby, które się zajmowały de facto stronami internetowymi. Ale to było dobre, bo oni mieli takie spojrzenie mocno marketingowe, ekonomiczne. Definicją ekonomii jest nauka o potrzebach ludzkich, kropka. Więc jak sobie się zastanowimy, kto jest naszym odbiorcą, to już nam pokazuje pewien kierunek, w którym powinniśmy iść. To było trudne wyzwanie, dlatego że lampki potrzebuje bardziej lub mniej każdy. Chyba każdy, kto tu jest, ma lampę w domu. Tak myślę. Ale przede wszystkim to są na przykład młode osoby, które sobie meblują mieszkanie, a są też panowie, którzy mają magazyn i dużą firmę i potrzebują lampy przemysłowe. Akurat ten sklep miał naprawdę szeroką ofertę. Więc jak to zrobić, żeby zainteresować młode osoby, które patrzą na to, czy coś jest ładne i jednocześnie, żeby sobie poradził taki pan? Trudne, trudne. Ale po takim głębszym wdechu i wydechu doszliśmy do pewnych wniosków. Ignacy powiedział, że okej, może niech tam będzie jakaś treść, ale zostawmy kontrast, podpisy i większą czcionkę. To był dobry pomysł, no bo ten sklep wyglądał ładnie i przez to był czytelny faktycznie. Roman i Grażyna spotkali się gdzieś w połowie drogi i ustalili, że treści są ważne, ale wygląd może też. Gwiazdek na stronie umiarkowana ilość. No i był też Janusz, który się dowiedział, że na przykład niektórzy klienci chcą kupować przez telefon jego produkty, bo mają czas, nie wiem, jak jadą samochodem nad morze i wtedy chcieliby kupić lampę. Żyli długo i szczęśliwie, ale morał z tego jest taki, że jakby od razu spojrzeć na potrzeby użytkownika bez względu na zajmowane przez nas stanowisko, to wtedy odchodzą nam te wszystkie problemy, kiedy my się kłócimy w ogóle pomiędzy sobą i się zastanawiamy, czy taka strona jest lepsza, czy może taka, bo to zaczyna wynikać wprost. I już wiemy, że to jest ważne, ale jak to zrobić w praktyce? Wiadomo, że trudno jest powiedzieć, otworzyć taką, napisać książkę, że używaj zawsze pomarańczowych guzików, odstępy po 1 cm z każdej strony i twoja strona się sprzeda. To tak nie działa. Natomiast
podróżując w tym roku, pierwszy raz latałam samolotem i doszłam do takiego wniosku, że lotniska są dość do siebie podobne. To jest akurat nasze lotnisko w Warszawie, to jest lotnisko w Paryżu i one mają bardzo podobny szkielet. Można się zastanowić, czy jak lotnisko ma tą samą budowę architektoniczną, to czy ono jest takie samo, czy jest nudne? Niekoniecznie. One tak wyglądają w środku. Są inne zupełnie. Sprawiają inne wrażenie, budują inny nastrój, ale jednak nie da się w nich zgubić. Zawsze mamy jakiś taki flow, jak idziemy na lotnisko, że mamy hall, mamy odprawę bagażu, no, mamy kontrolę bezpieczeństwa, mamy boarding. W międzyczasie możemy robić mnóstwo rzeczy, pograć sobie na tym fortepianie, który jest wystawiony na lotnisku Chopina, możemy iść do Maca na kawę, okej. Ale początek, koniec jest ten sam i podobnie uważam, że nasza strona, czy jakikolwiek interfejs zresztą, też powinien mieć swoją spójną kolejność. Jak mamy kontakt na końcu i ludzie go będą tam szukać, to nie przerzucajmy tego na drugą stronę. Po co dokładać klientowi pół minuty czasu, żeby znalazł nasz telefon? Nie o to nam chodzi. To jest też rzecz, przeczytałam taki artykuł kiedyś pewnego rekrutera ze Stanów Zjednoczonych, który rekrutował frontendowców i on zbierał zadania rekrutacyjne, że pozwalał wymyślić swój interfejs. I on powiedział, że jak on widzi menu w lewym górnym rogu, to on od razu wyrzuca tą stronę, bo ona jest oklepana i my szukamy kreatywnych ludzi. Ale pomyślcie sobie, jak teraz przerzucicie tą nawigację w prawy górny róg, gdzie nikt się go nie spodziewa, to już tracimy sekundę użytkownika, a jak ona będzie w ogóle dziwna, to użytkownik się może w ogóle zgubić i wyjść z naszej strony. My nie możemy sobie pozwolić na ten komfort, że jesteśmy jedynym sklepem z żarówkami na świecie i na pewno on stamtąd nie wyjdzie. Wyjdzie szybko. Więc może omówmy parę takich moich konkretnych praktyk, spostrzeżeń, które zauważyłam, bym powiedziała, że są uniwersalne. Przede wszystkim nie pozwalajmy sobie na błędy. Tu mi było bardzo przykro, jak potrzebowałam kupić bilet do Portugalii. No i oni mają taki kilkustopniowy formularz. W międzyczasie on był bardzo fantazyjny, bo żeby wybrać sobie krzesełko w pociągu, mieli taki animowany wagonik, gdzie można było sobie kliknąć w krzesełko i to było bardzo miłe. Ale formularz był na tyle szczegółowy, że zaczęłam się zastanawiać, czy nie będą pytać o mój numer buta. I w tym momencie wyobraźcie sobie, że jak chciałam zapłacić, to dostałam taki ekran. A jak nacisnęłam ten przycisk anuluj, to dostałam stronę startową w twarz. Po zmarnowaniu jakichś 5 minut na wypełnienie tych wszystkich danych. I co z tego, że te poprzednie części formularza były fajne, jeżeli ja się zdenerwowałam i to jakby zupełnie zatuszowało wszystkie moje poprzednie wrażenia, bo moje emocje się zmieniły zupełnie. Okej, w ich wypadku musiałam znowu wrócić na tą stronę, zagryźć zęby, kupić ten bilet. Ale naprawdę, jeżeli po prostu coś sprzedajecie w sieci albo macie jakąś grę, która się psuje, to użytkownik nie będzie do niej wracał. Pokaż korzyści. Myślę, że to jest też takie dość kluczowe. Ja ogólnie kocham Airbnb i też polecam talk twórcy Airbnb na TED Talks na temat projektowania dla zaufania. On pokazuje mnóstwo dobrych wskazówek, jak sprawić, żeby ludzie zaufali wam na tyle, że korzystając z waszego serwisu pójdą nocować na drugi koniec świata. Niemniej formularz, który pozwala nam udostępnić nasze mieszkanie, zaczyna się od tego, że po wpisaniu miejscowości, w której chcemy wynajmować pokój, dostajemy taką rameczkę, że za 1 miesiąc zarobisz tyle. Jeżeli mieliście wątpliwości przy pierwszym kroku, to już przy drugim kroku formularza nie macie, bo dostajecie, to będą wasze pieniądze. I myślę, że ogólnie jest taka zasada, zamiast mówić ludziom, że oferta jest jednorazowa i że jak wyjdą w tej chwili z waszej strony, to już nie dostaną. Albo straszyć, że to się za chwilę skończy, to zamiast tego dajcie im coś, nie wiem, dajcie im darmowego e-booka. Pokażcie, że u was jest fajnie, że dajecie coś, czego nie dostaną od waszej konkurencji. Tak samo ułatwiajcie takie różne rzeczy. To jest formularz, z którego każdy korzystał chyba co najmniej kilka razy w życiu. A on jest prosty i jest fantastyczny. Osobno mamy adres e-mail, osobno mamy hasło. I to ma bardzo dużo korzyści. Przede wszystkim mamy, zazwyczaj jak mamy formularz logowania, to mamy e-mail razem z hasłem. I jak wpiszemy coś źle, na przykład w e-mailu, to on nam wyczyści cały formularz, pokaże, że nie ma takiego konta, ale my już zmarnowaliśmy czas na wpisanie hasła do konta, które nie istnieje. Tutaj odpada taka opcja.
tutaj też ewentualnie użytkownik może się chcieć zalogować w inny sposób. A inna sprawa, że wydaje mi się, to jest zresztą sprawdzone, ludzie mają w sobie taką potrzebę konsekwencji, więc jak potrzebujecie dużej ilości danych od użytkownika, to nie dawajcie mu nigdy jednego dużego formularza, bo jak on zobaczy duży formularz, to może się rozmyślić. Jak zaserwujecie mu takie jedno pole, on sobie kliknie następne, będzie musiał wypełnić następne, tak już zaczął, to raczej się nie będzie chciał cofnąć. Super sztuczka. Kolory. To jest bardzo bolesny temat, dlatego że ostatnio, jak miałam Q&A, to właśnie ludzie mnie zapytali, ej, ale bo ty mówisz o tym, że trzeba używać kolorów, ale wiesz, że i tak tego się nie robi, bo mamy kolory firmowe, a poza tym coś tam. Przede wszystkim, dlaczego kolory? Na to odpowiada ten screen tutaj. Macie koszyk. I jak sobie zmrużycie oczy i popatrzycie na lewą stronę, no to macie jakąś treść. Jak zrobicie to samo tutaj, to macie zielone guziki, które wam wskazują, gdzie macie iść. One bardzo zachęcają do tego, co macie robić. A poza tym pamiętajcie, że ludzie to też zwierzęta, to są ludzie z krwi i kości. My mamy pewne rzeczy w naszych umysłach od setek lat i naprawdę wiem, że warto, na przykład chcemy, żeby strona wizytówka firmy była w kolorach firmowych, ale jeżeli mamy jakiś skomplikowany interfejs, to dajmy tam ten czerwony kolor na błąd. Nie kombinujmy z tym, bo po prostu zależy nam na komforcie użytkownika, żeby on reagował na te kolory tak, jak powinien, po prostu w prawach ergonomii. Jeżeli chodzi o samo z kolei dobieranie kolorów do firmy, to też ma znaczenie, bo jakbyście weszli na taką stronę z ubezpieczeń, być może nie. Może nie bez powodu się używa tego błękitnego zazwyczaj i może bardziej budujących zaufanie obrazków. Zwłaszcza jeżeli na tą stronę wejdzie 35-letnia kobieta. To jest ciekawy przykład, na który się natknęłam, szukając materiałów do tej prezentacji. To jest strona agencji marketingowej. Tylko że agencje marketingowe chyba nie zawsze wiedzą, że nie robią dla innych agencji marketingowych, tylko dla klientów, którzy sprzedają żarówki. Albo dla normalnych ludzi. Ja weszłam na tą stronę i ja nie bardzo wiedziałam, co z nią począć, szczerze powiedziawszy. Okazuje się, że jak się najedzie myszką na któryś z tych kleksów, to te kleksy zalewają tą całą stronę i wtedy dalej nie wiem, co z tym zrobić. Dramatyczna sytuacja. Ale ta strona jest przerażająca pod jeszcze jednym względem. My tu widzimy kontrastowe kolory. Moi drodzy, w czarno-bieli to wygląda tak. Te kolory są identyczne, jeżeli ktoś nie rozróżnia kolorów. A to nie jest taki problem małego rzędu, bo się szacuje, że nawet jakieś 4% populacji ludzkiej ma z tym problem, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś częściowe nierozróżnianie kolorów. Więc jak wy chcecie mieć na przykład 100 tysięcy klientów, to policzcie sobie, ile z waszych klientów nie obsłuży waszej strony. Właśnie na tę okazję mamy takie mądre rzeczy. Tutaj się właśnie zaczyna ten problem, dlaczego user experience nie jest dla grafików i dla frontendowców tylko. Właśnie dlatego, że jak nawet ktoś jest frontendowcem, ale dostanie projekt od grafika już gotowy, ja wiem, że divy będą działać, jak się je ładnie postyluje, ale po to mamy specyfikację WCAG na przykład, żeby one również były użyteczne dla osób, które nie potrafią skorzystać w tradycyjny sposób z naszej strony. Nie wiem, ja kiedyś dostałam, usłyszałam takie zdanie, jak projektujesz, pomyśl o tym, że Google jest niewidomy. To jest takie proste, a tak dobre. Zresztą polecam ogólnie narzędzia do słuchowego przeglądania stron, bo wtedy możemy sprawdzić, czy my naprawdę piszemy poprawnie semantycznie i to jest świetna sprawa. Ostatnia, ale chyba najważniejsza sprawa, wychodź naprzeciw. Myślę, że to jest taka ideologia, która powinna przyświecać naszej pracy. Projekt, który wy robicie, on nie jest dla was. Jeżeli on leży u was na dysku, to on jest warty 0 zł i wasze umiejętności są wyceniane również na 0 zł. To, co wy tworzycie, jest dla osoby, która będzie z tego korzystać, która może zaoszczędzić 2 minuty czasu, robiąc zakupy w sklepie internetowym. Może, nie wiem, znajdzie mieszkanie dzięki waszej wyszukiwarce. Jeżeli macie pomysł, jak ulepszyć stronę, bo klient chce wizytówkę, widzicie, że na przykład jakaś jego funkcjonalność jest przestarzała, a może być lepsza, proponujcie to.
tak samo jak rozmawiacie pomiędzy sobą, widzicie, że grafik na przykład jest, zaczyna, że może są lepsze rzeczy, które się lepiej implementuje, że wiecie, że będą szybsze, jak nie będzie tej animacji, cokolwiek. Rozmawiajcie między sobą i róbcie tak, żeby to było dla tej osoby na końcu, nie dla was. I ostatnie pytanie, jak mieć zawsze rację? Właściwie nie zdarzyło mi się jeszcze mieć prezentacji, żebym nie usłyszała tego pytania. No, bo do mnie przychodzi klient i on mówi, że on chce koniecznie to pomarańczowe i co ja mam mu powiedzieć, bo ja wiem, że moje jest lepsze, ale on nie wie i jak ja mam na niego nakrzyżyć, żeby było dobrze. A czy ty wiesz, że to jest dobrze? Czy sam przed sobą dasz sobie za to uciąć rękę? To jest najważniejsze pytanie. Również wracając do tego, że wy nie robicie tego sami dla siebie, ale ogólnie sposoby, myślę, są trzy. Przede wszystkim testy AB. Na ten temat jest mnóstwo materiałów w sieci. Ogólnie, jeżeli komuś jest obca ta idea, to bierzemy dokładnie tą samą stronę i zmieniamy tylko jedną małą funkcjonalność. W tym wypadku trzeba było sprawdzić, czy wydajniejsza jest lista kategorii po lewej stronie, czy podobne produkty po prawej stronie. No i wtedy, jak wam klient mówi, że koniecznie chce drzewko kategorii, zróbcie ten test i będzie miał finansowy dowód, że drzewko kategorii zupełnie nie działa. Polecane produkty działają dużo lepiej. Proste. Trochę czasochłonne, ale myślę, że czasami lepiej zrobić takie testy, niż żeby klient do was wrócił za pół roku z pretensjami, że on miał rację, bo jego strona nie działa, coś tam. Testy scenariuszowe. Trochę większa zabawa, ale ona też jest przydatna, jak robicie audyt starego sklepu. Po prostu zobaczcie, gdzie na intuicję czujecie, że może być problem. Weźcie osoby typu wasza mama, brat waszego menedżera, ktokolwiek. Zróbcie listę zadań, które ma zrobić ta osoba i potem się pokażą ciekawe smaczki, dlaczego wasza aplikacja nie działa. Może gdzieś działa bardzo wolno. To też wychodzi w takich testach, bo obserwujecie taką osobę, która wypełnia ten scenariusz. Widzicie jej reakcję, może być niezadowolona, nawet jak tego nie mówi. I myślę, że to jest już takie solidne narzędzie, które wprost pokazuje, o co chodzi. Wymaga pewnego nakładu, ale czasami warto. A przede wszystkim rozmawiajcie. Klient też człowiek, potwierdzone info. Ja myślę, że jak porozmawiacie z klientem na temat jego przekonań i zaczniecie tą rozmowę od początku, kim jest twój klient, panie Januszu, kto u pana kupuje te lampy, czego potrzebuje ta osoba, to myślę, że sami wypracujecie rozwiązanie, bo im też zależy, nawet jeśli się wydaje, że oni chcą postawić na swoim, no to oni chcą też zarabiać, więc jak ustalicie wspólnie ścieżkę i pokażecie waszemu klientowi, że włożenie pewnego nakładu albo pójście na ustępstwa zapewni mu korzyść w przyszłości, to myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Tutaj takie pytanie też właściwie i do grafików, i do frontendowców, i do backendowców. Czy to, co robicie, jest naprawdę potrzebne? To znaczy, ja jako frontendowiec też mam takie skrzywienie, że mam nowy framework i jest super, ja chcę go użyć teraz wszędzie. Pytanie, czy w tym projekcie też, czy on jest wystarczająco wydajny, żeby go implementować? A myślę, że zdecydowanie za dużo pytań już dzisiaj padło. Mam nadzieję, że trochę się nad tym zastanowimy. Tutaj takie krótkie podsumowanie, że jak mamy wspólny cel pomiędzy teamami, to będziemy się rozumieć, to nie jest żaden problem. Że użytkownik to jest coś, dzięki czemu nasze projekty są w ogóle cokolwiek warte. No i myślę, że strona z dobrym user experience, czyli będzie działać, nie będzie tylko ładna, ale będzie też działać na przykład szybko, obroni się sama. Dzięki.